Das Wordcamp Wege der Erinnerung ist eine Initiative von Jugendverbänden. Wordcamp Ścieżki Pamięci ist Initiativą Związków Młodzieży. Jugendliche aus Deutschland und Polen erforschen dabei ihre gemeinsame Geschichte. Młodzież Polska i Niemiecka podjęła się badań nad wspólną historią. Dies geschieht an Orten des NS-Terrors. Spotkanie odbyło się na terenach okupowanych przez nazistów w czasie II wojny światowej. Zudem beschäftigen sich die Jugendlichen mit der Geschichte der Opfer, gemeinsam zu reflektieren, was damals geschah. Młodzież zajmowała się historią ofiar tego okresu i dzieliła się swoimi przemyśleniami. Eine weitere Aufgabe ist es, das Eigentum der Orte der Erinnerung zu erhalten durch Pflegearbeiten an jüdischen Friedhöfen oder auch Räumungsarbeiten auf dem Gelände der Gedenkstätte Ravensbrück. Do ich zadań należały również prace porządkowe i konserwacyjne odbywające się na terenie cmentarza żydowskiego oraz w miejscach pamięci takich jak Ravensbrück i Auschwitz. Im Mai 2016 findet die Rückbegegnung des Wordcamps vom Oktober 2015 aus Ravensbrück in Oświęcim statt. W maju 2016 roku miało miejsce ponowne spotkanie uczestników Wordcampus Ravensbrück. Es ist das 9. Wordcamp, das stattfindet, und das 4. deutsch-polnische Wordcamp. Jest to 9. Wordcamp z kolei i 4. polsko-niemiecki. Das Ziel ist es, dass beide Nationen mit dem gemeinsamen Erbe der Geschichte umzugehen und Vorurteile aus beiden Ländern beiseite zu legen. Jego celem jest badanie przez uczestników wspólnego dziedzictwa historycznego i obalanie stereotypów funkcjonujących w obu państwach. Die deutschen Teilnehmer trafen sich um 6 Uhr am S-Bahnhof Mühlenbeck. Die Abfahrt erfolgte kurz vor 7 Uhr. Die Fahrt dauerte knapp 10 Stunden. Mit leichter Verspätung kamen wir in Oświęcim an. Nach dem Essen besuchten wir die einzig übrig gebliebene Synagoge der Stadt. Am Abend erfolgte eine Kennenlernrunde und die Vorstellung der Workshops bzw. der nächsten Tage. Piątek. Niemieccy uczestnicy spotkali się o godzinie 6 na dworcu kolejowym Mühlenbeck. Wyruszyli przed 7. Droga trwała prawie 10 godzin. Z niewielkim opóźnieniem przybyli do Oświęcimia. Po posiłku odwiedzili ostatnią pozostałą synagogę w mieście. Wieczorem doszło do spotkania poznawczego z polskimi uczestnikami i przedstawienia warsztatów zaplanowanych na kolejne dni. Samstag. Nach dem Frühstück trafen sich alle Teilnehmer in ein Klausurraum des Gebäudes. In kleinen Gruppen setzten sie sich mit der deutsch-polnischen Geschichte auseinander. Die Gruppenarbeit wurde daraufhin präsentiert, bevor es zum Mittagessen ging. Nach dem Mittag versammelten sich alle am Bus, um gemeinsam das Stammlager Auschwitz I zu besichtigen. Die Jugendlichen sind in einer deutschen und polnischen Gruppe aufgeteilt worden und nahmen an einer Führung teil. Nach der Rückkehr und dem darauffolgenden Abendessen erfolgten ein Tagesrückblick und ein deutsch-polnisches Fest, wo sich die Gruppen gegenseitig mit nationalen Spezialitäten beschenkten. Sobota. Po śniadaniu wszyscy uczestnicy spotkali się w jednej z sal budynku szkoły prowadzonej przez Salezjan. Usiedliśmy w małych grupach i razem studiowaliśmy polsko-niemiecką historię. Wyniki pracy zaprezentowaliśmy jeszcze przed obiadem. Po posiłku zebraliśmy się wszyscy razem i wyruszyliśmy na zwiedzanie studyjne obozu Auschwitz I. Na czas oprowadzania zostaliśmy podzieleni na dwie grupy językowe, polską i niemiecką. Po powrocie oraz zjedzeniu kolacji podsumowaliśmy cały dzień i miło spędziliśmy czas na wieczorku polsko-niemieckim, który został przez nas osobiście przygotowany. Próbowaliśmy również wiele narodowych przysmaków. Sonntag. Am Sonntagmorgen bestand die Möglichkeit für Teilnehmer den Gottesdienst zu besuchen. Nach dem Frühstück besichtigten wir das ehemalige Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Wie am Tag zuvor gab es 2 Gruppen, die an einer Führung teilnahmen. Nach dem Mittag gab es die ersten Workshops für unsere Jugendlichen. Am Abend gab es Freizeit, diese konnte man selbst bestimmen. Eine kleine Gruppe lief durch die Stadt, während die anderen sich individuell im Zimmer beschäftigten. Niedziela. W niedzielę chętne osoby wzięły udział we mszy świętej.
Po śniadaniu zwiedziliśmy były obóz zakłady Auschwitz-Birkenau. Tak jak w dniu poprzednim, byliśmy podzieleni na grupy językowe. Po obiedzie odbyły się pierwsze warsztaty dla uczestniczącej młodzieży. Wieczorem mieliśmy trochę czasu wolnego do własnej dyspozycji. Jedna grupa wędrowała po mieście, podczas gdy inni spędzali wspólnie czas w pokojach. Montag. Am Montag gab es zwei Gruppen, die an zwei verschiedenen Standorten Pflegearbeiten unternahmen. Die erste Gruppe leistete Pflegearbeiten auf dem letzten jüdischen Friedhof in Auschwitz und die andere half bei Arbeiten im Stammlager Auschwitz I. Am Nachmittag besuchten sie die Länderausstellung in Auschwitz I. Am Abend haben die Teilnehmer über die Besichtigung und dessen Eindrücke eine Präsentation gemacht. Danach gab es einen Tagesrückblick und einen Spieleabend. Poniedziałek. W poniedziałek dwie grupy podjęły się prac porządkowych w różnych miejscach Oświęcimia. Jedna grupa pracowała na terenie ostatniego w tym mieście żydowskiego cmentarza, a druga pomagała przy pracy w miejscu pamięci Auschwitz I. Po południu odwiedziliśmy międzynarodową wystawę w Auschwitz I. Wieczorem podsumowaliśmy to, co zobaczyliśmy. Dzień zakończyliśmy kilkoma wesołymi wspólnymi grami. Dienstag. Am Dienstag, den 10.05., fand am Morgen vor dem Zeitzeugengespräch mit Carol Jerzy Tendera ein kleines Warm-up draußen statt. Danach erfolgte das Gespräch mit ihm. Herr Tendera ist einer der letzten Überlebenden aus Auschwitz-Birkenau. Im Anschluss stellten die Jugendlichen ihm viele interessante Fragen. Danach gab es für die Gruppe noch Freizeit vor dem Mittagessen. Am Nachmittag beschäftigten sich alle mit den Workshops, um für den Mittwoch eine schöne, gelungene Arbeit zu präsentieren. Am Ende des Tages gab es noch einen kleinen Rückblick. Wtorek. We wtorkowy poranek, jeszcze przed prelekcją Świadka Historii, Karola Jerzego Tendery urządziliśmy sobie małą rozgrzewkę. Później nastąpiła rozmowa z gościem. Pan Tendera jest jednym z ostatnich wciąż żyjących byłych więźniów obozu Auschwitz-Birkenau. Bezpośrednio po rozmowie młodzież zadała mu wiele interesujących pytań. Później mieliśmy trochę czasu wolnego przed obiadem. Po południu wszyscy zajmowali się pracą na warsztatach, by przygotować wspaniałe prezentacje dotyczące efektów swojej pracy, które mają zostać przedstawione w środę. Na koniec dnia nastąpiło krótkie podsumowanie. Im Tanzworkshop ergründen wir mit Avas Unterstützung die verschiedensten Tänze. Dabei begleitet uns das Thema Religion, aber auch die Verfolgung. Na warsztacie tanecznym z pomocą Awy badamy różne rodzaje tańców. Towarzyszy nam temat religii, ale również temat prześladowań. Der zweite Workshop ist der Rap-Workshop von Maurice alias Risi Ries. Die Teilnehmer verarbeiten in ihren selbstgeschriebenen Songs ihre Gefühle nach dem Besuchen der Gedenkstätten im Ort. Drugim warsztatem jest rap prowadzony przez Maurice'a aliasa Risi Ries. Uczestnicy zajmują się tam tworzeniem własnych piosenek, do których inspiracją są uczucia towarzyszące zwiedzaniu miejsc pamięci. Thank you.
Der Theaterworkshop bietet den Teilnehmern auf ganz verschiedenen Ebenen die Möglichkeit, sich mit dem Thema Flucht, Vertreibung, Schmerz oder auch Glück auseinanderzusetzen. Warsztat teatralny oferuje uczestnikom możliwość przedyskutowania na różnych płaszczyznach tematy, jakimi są ucieczka, wypędzenie, ból, a także szczęście. Hello! Immer die Fragestellung Ich frage mich in einem selbst entworfenen Schwarz-Weiß-Bild aus. Podczas warsztatów rysunku uczestnicy wyrażają w czarno-białych pracach swoje przemyślenia na temat Pytam siebie. Und hier kommen wir zum letzten Workshop, das ist der Dokumentationsworkshop, den René und ich hier leiten. Jak leci? Dobrze. Co robisz? Was machst du? Piszę historię Karola Tendera, napisałam już po polsku, a teraz szukam informacji po niemiecku, żeby stworzyć dwa teksty. René, willst du noch was sagen? Moin. Birke? Die Nazis hatten keine Klare zu schlagen. Es baute sich keiner auf die Dorf für alle, weil die Angst einfach zu groß war. Der Zweite Weltkrieg hat alle Menschen in Angst gezeigt. Menschen im Lager mussten arbeiten, weil sie nicht mehr sterben. Und dieser Spruch, Arbeit macht frei, alle Menschen glauben daran, aber es wird uneins Besseres zu werden.